Powinno się wzywać pogotowie lotnicze i czy procedury medyczne są po to, żeby tworzyć absurdy? Takie pytania cisną się na usta przy okazji historii pacjenta z Brzezin. Fakt, że czekał na pomoc lekarską 40 minut, wydaje się w tym przypadku najmniej zadziwiające. Katarzyna Pawlina i Aleksander Ziemieńczyk. Do stanowiska kierowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach wpłynęła prośba od dyżurnego zespołu ratownictwa medycznego dotycząca udzielenia pomocy medycznej osobie poszkodowanej w wypadku drogowym. Było to potrącenie pieszego w miejscowości Brzeziny. Dodatkową prośbą było wytyczenie miejsca lądowania dla śmigłowca lotniczego pogotowia ratunkowego. W Brzezinach nie było akurat wolnej karetki, dlatego strażacy udzielili pacjentowi pierwszej pomocy. Po 40 minutach przyleciał helikopter z lekarzami, którzy wozem strażackim zawieźli pacjenta do oddalonego o kilkaset metrów szpitala. Jest kuriozum, że helikopter przyleci, a pogotowie nie przyjedzie, które ma 1 kilometr. Skandal, tak można to najprościej określić. To jest bezmyślność, bezduszność, żeby karetka tutaj nie była na miejscu. Dlaczego do pacjenta nie przyjechał lekarz ze szpitala? Bo o wypadku szpital dowiedział się dopiero, gdy poszkodowany został tam dowieziony. A że pacjent czekał 40 minut. W tej sytuacji wszędzie, bo to nie jest to, że tutaj jest wyjątkowe miejsce. Wszędzie jest tak, że jak kartki są zajęte, to musi pacjent poczekać. Przedstawiciel firmy, która zajmuje się ratownictwem medycznym na tym terenie, w wystosowanym do nas oświadczeniu tak komentuje wezwanie helikoptera. Postępowanie dyspozytora było modelowe, świadczące o dużej odpowiedzialności i znajomości procedur ratownictwa medycznego. Wszystkie 4 karetki, jakimi dysponowała firma, były akurat zajęte. Na tym obszarze stacjonują 4 karetki w Brzezinach, w Brójcach, Tuszynie i Koluszkach. Jest to zgodne z wojewódzkim planem zabezpieczenia. Statystyki wskazują, że tyle karetek powinno wystarczyć, dodaje rzecznik NFZ-u. Śmigłowiec został wezwany, bo ustawa dopuszcza takie działanie. Jednak zdaniem pracowników Urzędu Wojewódzkiego zastrzeżenia budzi czas oczekiwania pacjenta na lekarzy. Pacjent nie może leżeć. Ustawa dopuszcza odpowiedni czas. Prawda, w miejscowości większej, czyli w miastach, jest to 15 minut czas dotarcia. Dodatkowo urzędnik sprawdził, czy w okolicy nie było wolnej karetki należącej do innej firmy. Poszkodowany mężczyzna przebywa w brzezińskim szpitalu. Na szczęście jego życiu nic nie zagraża. Jeżeli urzędników nie dziwi fakt, że do pacjenta przylatuje śmigłowiec tylko po to, by lekarz mógł przewieźć go kilkaset metrów wozem strażackim do szpitala, jeżeli jest to zgodne z procedurami, to może lepiej zamiast wydawać tysiące złotych na przelot śmigłowca, wydać te pieniądze na dodatkową karetkę, która przewiezie pacjenta do szpitala bez scenariusza rodem z kiepskiej komedii. Łódzkie Wiadomości.